A to będzie z cyklu Co mnie denerwuje i wcale to nie są te korki przed wjazdem na autostradę, bo to już mnie nie denerwuje, jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast denerwuje mnie to, jak ktoś ma tryb pracy taki zadaniowy, że może sobie z domu pracować, że komórka jest jego głównym kanałem łączności ze światem i nagle taka osoba bierze sobie wolny. No i niech sobie bierze. Każdy ma prawo i powinien odpoczywać. Im więcej się odpoczywa, tym lepiej się pracuje zasadniczo. Dopóki się nie przekroczy takiej granicy, gdzie już przestaje się pracować. Także ta osoba sobie idzie na urlop. No i ponieważ ta osoba ma taki tryb pracy, że ona się nie pojawia w jakimś tam biurze albo coś tam, no to nikt za nią tak naprawdę nie poinformuje jej kontrahentów, że kurde, halo, ja dzisiaj jestem na urlop. Są dwie opcje. Albo taka osoba się decyduje na to, że jeżeli jakiś klient do niej zadzwoni, no to jednak odbierze ten telefon, a jeżeli nie chce odbierać telefonu na urlopie, to w tym telefonie powinna być jasna informacja nagrana na poczcie głosowej czy jakimś innym automatycznym powiadamiaczu z informacją: dzień dobry, jestem na urlopie, zastępuje mnie ktoś, Jan Kowalski. Tak? Bo jak ja jestem kontrahentem i do tej osoby dzwonię, to mnie mało to obchodzi, czy ta osoba jest na spotkaniu, czy ona jest na urlopie. Ja po prostu chcę się dodzwonić, przekazać informację, uzyskać jakąś informację. Więc dwie rzeczy. Automatyczna informacja w telefonie: dzień dobry, jestem na urlopie, proszę się skontaktować z panem XY, z panią XY, bo ona mnie zastępuje, on mnie zastępuje i te osoby mogą pomóc. I to samo w mailu jako out of office. I już. Dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, nikt już więcej nie będzie wam zawracał głowy na urlopie. Po drugie, kontrahenci i klienci, którzy do was zadzwonią, nie poczują się wystawieni, porzuceni, nie wiem, z problemem generalnie. Bo wiedzą, kto im pomoże. Dzwonią do następnej osoby, która w tym komunikacie została wymieniona i już. I mają ich pomoc. Proste? No proste. A większość korporacji światowych, wielkich marek sobie kurde z tym nie radzi. Od wczoraj próbuję się skontaktować z gościem z jednej z takich właśnie światowych korporacji i się nie da. Ja wiem, że on jest na urlopie, bo mi tam ze dwa razy na maila wczoraj odpisał i odpisał z telefonu ze źle sformatowanym tekstem, zapisem wysłany z mojego telefonu Samsung. No wiadomo, gość jest na urlopie. Rozmowa przychodząca. Ale to nie on. Dzień dobry, w sobotę. Dzisiaj rano byliśmy już na placu zabaw w Grodzisku. A teraz jadę sobie znowu do Potoku, czyli klub Potok, Potocka 14, na koncert Tezis i Keep Rocking. I dzisiaj będę testował nowe ustawienie do streamowania naszych koncertów na żywo na Facebooku. Stworzyłem sobie w domu na szybko taki dwustanowiskowy statyw, żeby się tam iPad do streamowania zmieścił i nagrywarka, z której leci dźwięk. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce, bo chciałbym to tak frontalnie przed sceną ustawić. A Helena tak się wybawiła dzisiaj rano na placu zabaw, że po prostu w samochodzie od razu zasnęła, jak tylko wracaliśmy. I do tej pory śpi w samochodzie pod wiatą, żeby jej za ciepło nie było. Śpioch. Ale to bardzo dobrze, no takie drzemki w połowie dnia to super zdrowa sprawa. A teraz w drodze
do sali, żeby się spakować na koncert, spróbuję zrobić na naszym fanpage'u Tezisa live streama z samochodu prosto. Zobaczymy, czy się uda. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawe, czy ktoś mnie tu widzi. Tak, Janku, jestem spóźniony, ale jadę szybko. Za 10 minut będę. Więc dzisiaj gramy w klubie Potok razem z zespołem Keep Rocking koncert. A klub Potok się znajduje w Warszawie na Żoliborzu, na ulicy Potockiej 14, przy samej pętli tramwajowej, po której tak strasznie fajnie w kółko jeździ tramwaj i to mi się strasznie podoba. Co to za piknik? W Mrągowie. Country w Mrągowie. Dzień dobry. Początek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo fajny odcinek. Co nie? A ty też coś masz? Ja nie wiem co. Flordekania? Co to jest flordekania? To jest ten, no tu podłoga z tego, z marihuany. No właśnie, tak też mi trochę zabrzmiało. Jedziemy. Główna cecha twojego charakteru. Kurczę. Taka jedna, jedyna? Najgłówniejsza? No tak, no jak główna. Jeszcze zastanowić bym. Ale wiesz, bo to 20 osób to obejrzy, więc nie stresuj się. 20 osób to obejrzy. 18 bez nas. Ja wiem. Na cecha punktualność. Co cenisz najbardziej u przyjaciół? Szczerość. Do bólu może być. Można być. Kopiec kurwać. Nawet wskazane to jest czasem. Co my tam mamy? Twoja główna wada. Główna wada. Mam pomysł, ale żeby się za niego zabrać, to jest... Twoje ulubione zajęcie. Jest co? Ewidentnie, że biorąc jedzenie i spanie. Dobra. Co byłoby dla ciebie największym nieszczęściem? Szczęściem? Największym? Myślę, że, nie wiem, choroba najbliższa. Jakaś? Taka ciężka. Jakich słów nadużywasz? Jakich słów nadużywam? Nad tym się pracuję całe życie, żeby nie nadużywać słów. Wyeliminowałem sporo, ale co teraz jest na topie? Dobre pytanie. Nie wiem, to musisz sam określić, bo co możesz słów. Ja cię jeszcze za mało znam, to nie wiem. Jeszcze żaden pattern mi się nie utrwaje. Nie pojawi. Staram się nie nadużywać słów, staram się... Nadużywam bardziej szybkości mówienia. Strasznie szybko mówię i szeleszczę. Jest to nieczytelne, nie... Ale żebym chyba konkretnych słów nadużywał w tej chwili, to... Jacy są twoi ulubieni bohaterowie literaccy? Bohaterowie literaccy... O kurczę... Dobre pytanie, no... Wiesz co, mi się wydaje, że takie postaci, które są złożone, ale z banalnych literackich, że tak powiem, tytułów. Dla mnie Geralt Rivi jest świetnym bohaterem. Jest wielowymiarowym. A ulubieni bohaterowie z życia codziennego? Ulubieni bohaterowie z życia codziennego? Moja żona. A czego nie cierpisz ponad wszystko? Jak ktoś za plecami cię gaduje? Jaki dar natury chciałbyś posiadać? Kurczę, chciałbym latać. A po co? To jest dar natury. Ale po co?
Po co? Dużo rzeczy się robi nie po coś, nie? Na przyjemność. Chyba po to. Ale jak do tej pory nie latałeś, to skoro jeszcze tak fajnie. Wiesz co? Ale po co? To ci nie robię. Żeby szybko się przemieszczać z punktu A do punktu B. Żeby nie musieć wsiadać do samochodu, do komunikacji miejskiej. Trzeba byłaby teleportacja, nie? A to już jest ja właśnie... dar technologii bardziej. Ja, jestem wielkim fanem teleportacji i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że chyba się nie jeszcze za mojego życia się uda. Jak chciałbyś umrzeć? Nie sprawiając kłopotu innym. Aha, to ja w tym tylko wtedy źle skręciłem, bo trafiliśmy na to samo. Tak, jesteśmy tu, byliśmy tu. No, próba numer 2. Jakie błędy najczęściej wybaczasz? Takie, do których ktoś się przyzna. No dobra. I sam czuję, że to był błąd. Innych raczej nie. Jeżeli ktoś sam nie widzi problemu, to raczej, wiesz, nie wyciągać tej uwagi nauki. A sobie? Sobie sam się nie wybaczy żadnych błędów. Ale trzeba sobie też wybaczyć. Ale czasem, no, często nie ma wyjścia, nie? Człowiek sam po spełnianej wysłuchaniu. No i że jesteśmy na miejscu. No, idealnie. To rondo było chyba zamierzone. Nie? Czego nie cierpisz ponad wszystko? Poza czekaniem na koncert. Poza czekaniem na koncert. Wiesz co? Nie lubię skrajnie prawicowych zachowań. O. Się naraziłeś? Się naraziłeś. Połowa tam opuściła właśnie. Janek, jak tam count? Spadają wszyscy. Już nie ma nikogo. Cholera.